To słowo z dziś porusza mnie szczególnie, ono mnie dotyka. To słowo mówi o powołaniu pierwszych uczniów. Pewnie też można się zastanawiać, każdy miał taką refleksję, taki moment w życiu, kiedy się zastanawiał nad swoim własnym powołaniem, co to ma być. Czy może małżeństwo, czy może nie wiem, kapłaństwo, może zakon, może jeszcze coś innego. Tych powołań pewnie jest wiele. Mi przychodzi do głowy tylko jedna rzecz. To wszystko jest dobre. Każde powołanie jest dobre, jeśli prowadzi Cię do Ciebie, mnie, prowadzi Cię do życia wiecznego. Jak to odkryć? Jak odkryć swoje powołanie? No nie ma innej drogi jak przez Jezusa. Tak jak tutaj. Jan daje o nim świadectwo. Słyszą to dwaj jego uczniowie, zostawiają Jana i idą za tym słowem, które ich poruszyło. I to ciekawe, pytają Jezusa, gdzie mieszka. Pytają Jezusa, gdzie mieszka. Ja też bym chciał pewnie wiedzieć, gdzie Jezus mieszka. Gdzie taki człowiek, który mówi takie rzeczy poruszające i mądre, gdzie mieszka. On ich zabiera ze sobą, pokazuje, gdzie mieszka, oni u niego zostają. Zostają u niego, pewnie o nim opowiadam. Wiele rzeczy, które możemy teraz przeczytać w Ewangelii. I oni temu słowu wierzą. I oni idą dalej, też to słowo przekazują dalej. Odkryli swoje powołanie. Dzisiaj to słowo też mnie zachęca do odkrywania tego powołania. To nie musi być konkret, to nie musi być coś takiego, co musisz dzisiaj na pewno zrobić. Nie wiem, jutro się ożenić, czy pojutrze iść do seminarium. Ważne, żeby odkryć w swoim życiu Chrystusa. Odkryć Jego Słowo, odkryć to, co w tym Słowie, co to Słowo mówi do Ciebie, iść za Nim i tak pełnić swoją misję, tak jak pełnili to Jego uczniowie.